Witam wszystkich bardzo serdecznie, Sebastian z tej strony Pain. A to jest Eurotrack Simulator, o czym doskonale wiecie. Zresztą dlatego też żeście tu weszli. Słuchajcie, plan jest bardzo prosty. Do przejechania mamy każdą mapę z każdego państwa. To jest mój cel na tym kanale. To jest to, co chciałbym zrobić z wami. A jeżdżę, jak sami widzicie, z Canyon R. Z przystosowaniem na prawą stronę kierownicy i jest to test do zrobienia taki, czy w multiplayerze da się rozwinąć tą postać, czy da się to wszystko przejechać bez nerwów, bez niczego, bez zbędnych, może nie krzyków, tylko i zirytowania, wkurzenia i w ogóle. Słuchajcie, nie mam, w tym momencie mam jedną przesyłkę, właśnie sobie wziąłem, tyle co mam zakupiony samochód, jak sami widzicie, plus jeden garaż. I w tym garażu jest jeszcze jeden kierowca, no ale to wiadomo na multiplayerze, że aż tak to nie będzie widoczne i aż tak to nie będzie działało. Mimo to jest, żeby nie było, że nie ma, coś tam jest. No i słuchajcie, więcej po drodze będę mówił, bo szkoda czasu. No, plan jest dość prosty. Przejechać wszystkie mapy. Że tak powiem, może nie w jak najszybszym okresie, ale myślę, że będziemy jeździli jak i lądówkami, jak i autostradami. Chcę wam wszystkie mapy pokazać. Jak i całą Anglię i w ogóle. Mimo to przy tym, przy okazji sobie coś tam pogadamy. O, facet pod prąd, to się nie jedzie. No, słuchajcie, jeżdżę na kierownicy G29. Normalnie jest force shifterem. Problem force shiftera jest taki, że no niestety, ale mam ustawiony go na półautomat. Tylko i wyłącznie dlatego, że jednak zmiana biegów w takiej ilości, a nie innej, no, przysporzyłaby mi bardzo dużo problemów w czasie rozmowy i jeszcze zmiana biegów. Niestety nie da się, dlatego poszedłem trochę na łatwiznę. A mimo, no, chcę go jakoś wykorzystać, to i wsteczny mam, i bieg główny jako do jazdy i tyle w sumie. Facet nie prawą stroną. To jest Anglia. Tu się po lewej jeździ. No, słuchajcie, do czego zmierzam? No, dobry, ciśnij. Słuchajcie, mam wyłączone ogólnie przepisy, jakieś tam banieluki takie. Będę starał się jeździć oczywiście przepisowo, w miarę. Jednak no to nie jest na tej zasadzie tak proste, jakby to się wydawało, jednak gdzieś tam to kopyto jest. No i ta noga jednak chce nacisnąć ten pedał. Także siłą rzeczy będzie to pokazane. Mam nadzieję, że tą skanią dojadę wszędzie i w ogóle. I tą skanią będziemy sobie tam pykali. Cały czas. Być może zmienię. Zobaczymy, ile kilometrów jest faktycznie. Ja już trochę przejechałem tą Scanią. Ja już w ogóle przejechałem trochę tymi wszystkimi te mapy. No tam, jak sami widzieliście, 2% jest przejechane. Ja chcę tutaj... Aha, tu nie mogę. No. W sumie na wyjazd. No, bo w realu to nie powinienem tak się zatrzymywać. No ale na szybko... Żeby nie było jeszcze, to tak na szybko wam pokażę historię postępu. Jak sami widzicie, mam tylko i wyłącznie przejechane 2200 km. Czyli załóżmy, że te 2200 bazowe możemy sobie odjąć później od wszystkiego i zobaczymy, ile tego będzie realnie. To też chciałem zrobić już na wstępie, żeby nie było. No i słuchajcie... Jeżeli chodzi o kierownicę, to mam ją zmodyfikowaną pod siebie, w sensie przystosowaną tutaj, jeżeli chodzi o force feedback, czyli to sprężynowanie, jak się skręca, to odbija wam, takie inne rzeczy. Tak samo manetki nie robią mi jako zmiana biegów, chociaż można tak sobie ustawić, robi mi to jako kierunkowskazy i wiele innych rzeczy. Minusem mam taki, że nie wiem czemu, ale program od Logitecha, który obsługuje tą kierownicę, wszystkie funkcje, nie chce współpracować aż tak z ZTS-em i mam problem, bo mam niektóre klawisze skonfigurowane, jak podgłośnienie, czy włączenie właśnie nagrywania, wyłączenie nagrywania,
No niestety nie działa to mi zawsze i nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie chce mi się zbytnio męczyć, myśleć i w ogóle, także nie będę się nad tym aż tak zastanawiał. Przed nami długa trasa. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Jednak nie w kij dmuchał przejechanie całej Europy plus wielu innych państw. No te wyspy tutaj akurat mamy brytyjskie. Ale no przejechanie całej Europy, być może jeszcze przejechanie również promoców, tych innych map na promocach. Nie wiem, zobaczymy jak to daleko się rozwinie. Chciałbym, nie powiem, nie? Żeby to miało ręce, sens i nogi i jakoś to wyglądało. Podsumujemy se na samym końcu tego wszystkiego, jak się uda dotrwać do 100% odkrycia wszystkiego, chociaż będzie to karkołomne zadanie i chyba na długie miesiące. No bo jednak, jakby nie patrząc, to nie jest nikt w stanie przejechać z całej Europy wszystkich map. Nie wiem, ile tu jest kilometrów, tak oficjalnie, nawet z wydania software, czy podało, czy nie. Nawet wiecie co, muszę to zobaczyć. Może w następnym odcinku o tym będzie, jak sobie sprawdzę. Gdzie teraz jedziemy sobie do Liverpoolu. Ojojojojoj, trzeba uważać ostrożnie, tak, do Liverpoolu. Także tam sobie pojedziemy i potem stamtąd weźmiemy sobie inny ładunek i pojedziemy dalej. I tak będziemy sobie jeździć i jeździć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to jakoś szło. Także to jest mój plan na najbliższe tygodnie w tej grze. Jest to nowy profil, ja mam drugi profil, który jest typowo pod multiplayera zrobiony, gdzie wiecie, no, i miliony są na koncie, i samochody, i wiele innych rzeczy, i bardzo dużo garaży. Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie właśnie pojeździć. I taki był cel na początku właśnie tworzenia tamtego profilu, żeby sobie po prostu pojeździć. Natomiast no, teraz cel się trochę zrobił inny. No, trzeba, że tak powiem, wykorzystać to, co się ma. Widzę, że wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o Euro Trucka, jeżeli chodzi o właśnie tutaj multiplayer wersję również. Także mam nadzieję, że będzie przyjemnie się wam jechało ze mną. Postaram się nie używać wulgarnych słów, aczkolwiek nie mogę tego obiecać w 100%, ponieważ no, tak mam, a nie inaczej, że często ich używałem, używam i raczej będę używał w życiu realnym, co nie oznacza, że brak mi kultury. Absolutnie nie. Przynajmniej ja tak uważam i wiele osób ze mną przebywających również. Bardziej wulgaryzmów używam jako podkreślnik, wykrzyknik. No, bardziej na tej zasadzie. Dlaczego być może wiele osób się może zapytać? Dlaczego prawa strona kierownicy? Mieszkam w Anglii. Temu też chcę się trochę przyzwyczaić po prawej stronie. Wkrótce mam zamiar robić prawo jazdy. Wkrótce to jest długo. To jest tak może frywolnie trochę powiedziane, ale mam zamiar robić prawo jazdy, także też chcę się trochę przyzwyczaić. Już się przyzwyczaiłem po tych 2000 tutaj kilometrach w grze. Jest jakiś plus tego wszystkiego, także wiecie, zobaczymy jak to wyjdzie. Wiele osób może się, a trochę nienaturalnie, GPS-a masz przyklejonego do ekranu, lusterko lewe masz przyklejone. Słuchajcie, to jest gra, bądźmy poważni. To jest gra i to w jaki sposób ja gram. Ja sobie ustalam jak gram i to ja będę tak sobie grał jak mi wygodnie, bo naprawdę, no, słuchajcie, siedzicie w fotelu ileś czasu w mieszkanku, tak? Jednak jakby nie patrząc, no to też nie jest realne, tak? No to pójdźcie do samochodu, weźcie se laptopa, wsadźcie do samochodu i tam udawajcie, że jeździcie, no to tak można też powiedzieć. Będziecie mieli bardziej naturalne. Nie, panowie, panie. Uważam, że to w jaki sposób kto gra, to jest jego prywatna sprawa. I nagranie kontentu z tego, czyli tak jak ja nagrywam wam właśnie tą wersję, a nie inną, w sensie w taki sposób, a nie inny, to jest mój plan na to i tak będzie, bo
Mnie się tak przyjemnie jeździ. Można, to nie jest symulacja, pamiętajcie, to jest gra. Temu też no, nie można to aż tak. Przepraszam. Przepraszam was, ale jak się dużo gada, to niestety, ale się uziewa, jak się człowiek dawno nie przyzwyczaja do tego. No, dlaczego wracając? Także to słuchajcie, jakbym chciał ustawić symulację, to musiał tu bardzo dużo rzeczy poustawiać, właśnie tak jak jest w życiu realnym. A podstawowym minusem tej oto symulacji jest to, że to nie ma realnych kilometrów, więc jednak symulacji też nie ma aż takiej stuprocentowej. Skoro symulacji nie ma stuprocentowej, no jednak kto by chciał jechać naprawdę ileś tam setek tysięcy kilometrów? Także ja. To tak samo jak Microsoft Flight Simulator było swego czasu. Miałem znajomego, który on naprawdę, słuchajcie, to dla mnie to był człowiek, fenomen. On naprawdę 8 godzin potrafił siedzieć i lecieć gdzieś. I po prostu siedział, ustawiał automat potem i w pewnym momencie i po prostu patrzył, jak samolot leci na komputerze. To wszystko. Tak wyglądała jego symulacja. Tu jest trochę zdeczka inaczej, automatu się nie wstawi, także no nie zamierzam też właśnie w taki sposób. I zamierzam po swojemu grać lepiej czy gorzej, to już też wy sobie ocenicie. Mogą być czasami lagi ze względu na to, że będę często zapisywał, jak sami doskonale wiecie, a ci co nie wiedzą, w multiplayerze jest różnie. Jadąc z własnym ładunkiem, czy też z ładunkiem zagranicznym, czyli tym zleceniem z serwera, no, narażamy się na duże prawdopodobieństwo braku później tego ładunku, a co zatem powoduje braku możliwości zrealizowania zlecenia, zdobyciu pieniędzy, bla, 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 bla. Słuchajcie, wystartowałem, tutaj jak widzicie 30 tysięcy jest na koncie, ja wziąłem tą pożyczkę z banku, tą najwyższą, plus tą przednią, jeszcze przed tym, przed tą najwyższą, przedostatnią. Właśnie po to, żeby zakupić owy samochód, który posiadam teraz, i dodatkowy samochód dla kierowcy, tak żeby tam było, niech sobie tam będzie. I tyle. Zobaczymy, jak się to uda w takim realnym odwzorowaniu, ile czasu zajmie mi przejście jakiegoś tam poziomu, etapu, odblokowanie wszystkiego, tak w realnym sposób, w realnym czasie będziecie mieli na to wgląd, bo ilość odcinków jednak będzie o tym świadczyła. Pamiętajcie, mogę nagrywać kilka odcinków, że tak powiem, po kolei, natomiast będę starał się jednak je ograniczać do jakiejś tam czasówki, nie wiem, pół godziny, ponad pół godziny, trasę. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Mniej więcej będę wiedział, jak trasę się jedzie. Więc wtedy zobaczymy, ile to czasu minie. Coś na ziewanie mi potrzebne, kochanie. No, także, no słuchajcie, mam nadzieję, że może w pewnym momencie będzie sytuacja taka, że jakiś mały konwój się zrobi, czy coś takiego. Jak sami widzicie, jest to pierwszy odcinek od zera, nie ma nic, kanał zerowy, tak to nazwijmy. Tak powiedziawszy, mam jeszcze tam kilka kanałów, załóżmy, które są praktycznie już teraz kompletnie nieodwiedzane. Natomiast w chwili obecnej uważam, że. No jedź, 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 jedź. Ale traci na sile. Pod górkę to już traci na sile. Chciałem zrobić coś od zera, żeby. Tylko ten content był właśnie na tym kanale. Dlatego kanał nazywa się tak, a nie inaczej, czyli Trackers Go. Tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze było w planie co innego. Być może to wypali w międzyczasie. Natomiast, no mówię wam, jest to bardzo długa droga do wielu rzeczy, dlatego nie chcę o tamtym projekcie wspominać i docelowo, dlaczego nazwa taka kanału, a nie inna. Tak jest, będzie. Także. Musimy się do tego wszyscy przyzwyczaić. Słuchajcie, bazę mam wykupioną, pierwszy garaż i w ogóle bazę jako wypadową mam w Londynie, no bo mówię, sam osobiście mieszkam w Londynie. I dokładnie na zachodnio-północnej części Londynu.
które nie jest już Londynem, ale w sumie należy, no, za dużo by opowiadać. Być może w czasie jazdy, jak nie będzie już o czym, to będę wam na ten temat mówił. Tak, ziewanie tutaj będzie podstawą w pierwszych odcinkach, będziecie się przyzwyczajali. Niestety będzie to bolało. Wiem, mnie samego to boli, bo mówię, chciałbym coś powiedzieć, a to jest silniejsze od człowieka, więc siłą rzeczy takowoż to wygląda. No i mówię wam, postaramy się przejechać całą Europę wzdłuż wszerz, ze wszystkimi możliwymi lądówkami, czymkolwiek się da, chociaż domyślam się, że jest to zadanie bardzo karkołomne, bardzo czasochłonne, bardzo mało prawdopodobne. Często będzie nadrabianie kilometrów, czyli jazda kompletnie nie jak w realu, typu, no jednak załóżmy, taniej się opłaca jechać jednak tą autostradą ekonomiczniej czy coś, aniż lądówką, a bardziej się czasami opłaca lądówką niż właśnie autostradą. Czasem, tak jak, no bądźmy poważni, jednak jadąc załóżmy z Niemiec do Rosji, tak jest w tym nowym dodatku Beyond the Baltic Sea, jednak pewnie użyto by promu w realu czy z Finlandii na dół tak samo, aniżeli brać i jechać drogą jednak. Także no, ta realność musi troszeczkę zostać w jakikolwiek sposób tak zmarginalizowana, właśnie po to, żeby to było, sprawiało jakoś tam, miało to sens i w ogóle. Także no, nie spadajmy w obłęd szaleństwa, o tak to nazwijmy. No i będziemy sobie w taki sposób jechali 50 km do pierwszego celu. Zobaczymy, ile dostaw zrobiliśmy. Ja tam mam właśnie ten początkowy, że tak powiem, może nie screen, ale początkowy zapis w którejś tam minucie, jak zaparkowałem. A jako, że to pierwszy odcinek, to będę pamiętał, że mieliśmy tam 2000 km, tam było też napisane pewnie, ile zleceń przyjętych, zrealizowanych, chyba 10 z tego, co kojarzę. Także będziecie ze mną długie godziny pewnie spędzali, spędzicie, być może nie, być może tak. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, jak i kliknięcia dzwoneczka, abyście byli informowani o następnych odcinkach, które mam nadzieję będą codziennie. Mam nadzieję, to jest bardzo dużo powiedziane, bo z moją nadzieją wygląda tak, że nie pierwszy raz się do czegoś takiego przymierzam, aczkolwiek nie aż taki zarys i takie samodeterminacja na ten temat, właśnie tak jak teraz podałem, że tutaj celem jest przejechanie 100% map. No, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Ostatnim razem, jak chciałem właśnie też zacząć na jednym z moich poprzednich gdzieś tam kanałów temat ETS-a, to wyszło tak, że w sumie 10 odcinków i skończył się temat, bo praca, życie realne i tego typu rzeczy uniemożliwiły mi to. Natomiast myślę, że w tym momencie jednak gdzieś tam wynajdę te pół godziny czasu, żeby dla was to nagrać, zrobić właśnie ten content i wam go wgrać. Niektóre będą nudne, zresztą bądźmy poważni, to naprawdę jest nudne, bo tu się nic nie dzieje. Temu też ma powstać pewien projekt, który być może powstanie, być może nie, nie wiem, jeszcze zobaczymy, który może tą nudę troszeczkę zniweluje, a być może ją ograniczy i będzie jakiś cel do cel w ETS-ie, taki trochę poboczny, bo nie oficjalny, aczkolwiek no wiemy, o co chodzi. Wiele rzeczy jest tutaj nieoficjalnych, wirtualne spedycje i tego typu rzeczy również nie są oficjalne i jakoś ludzie się świetnie bawią w tym temacie, mimo że to jest tylko kwestia własnej wyobraźni. Także zobaczymy, jak to będzie wychodziło. O, dziękuję wam serdecznie. Nie myślałem, że będę miał tak piękne zielone światło. Słuchajcie, nie wiem, ile jadę w tym momencie, ile czasu. Być może jeszcze szybką, krótką trasę sobie zrobimy. I mniej więcej będę miał z tego tytułu wzgląd,
jak mniej więcej to będzie wyglądało. DLC, które mam pozakupywane tutaj, no to są... No jedź. Aha. DLC, które mam pozakupywane, to są wszystkie mapy. Od tego trzeba zacząć. Czyli każde DLC z mapą zostało przeze mnie osobiście zakupione. Czyli Francja, Skandynawia, Rosja. Nie wjadę. I to jest pierwszy fail na kanale. Za duży skręt i tyle w tym temacie. Może inaczej się uda. Także wszystkie mapy mam. Do tego dojdzie, doszły jeszcze potem Włochy, oczywiście Polska, no to wiadomo. Rosja teraz, najnowsza mapa, że tak powiem, z Rosją i tutaj właśnie te państwa bałtyckie, czyli sąsiedzi i w ogóle. Także myślę, że będzie fajnie i przyjemnie ze mną. Być może na noce to się nie będzie nadawało, w sensie, żeby... Przepraszam za hałas na fotel. Jednak mam nadzieję, że... O, kierowca testowy, dostałem osiągnięcie, ha, ha, ha. Jednak jako tako będziecie przyjemnie jechali ze mną? No, zobaczymy. Dobra, szybkie zlecenie, rynek przesyłek. Co my mamy w Liverpoolze? Nie ma nic w Liverpoolze, a w Manchesterze... Czyli mam jechać do Manchesteru po to, żeby to, a może jakaś przesyłka zewnętrzna. Minusem niestety, nie wiem czemu też tak się dzieje, że czasami nie ma tych przesyłek, co mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo irytuje. Shenfield to będzie krótka trasa. Nie, no mamy zarobić 1000 do Manchesteru. No, to bardzo krótka trasa. 3652, najdroższe w sumie tu by wychodziło. To i to. A czemu nie? To nie jest tak dużo. Pojedziemy sobie do Shenfield. Osobiście nie byłem jeszcze. Miałem przyjemność jechać, mieć możliwość. Natomiast niestety nie mogłem skończyć. Praca robiła swoje, także tak to wychodziło. Dobra, skąd ja mam to pobrać? Skąd ja mam to pobrać? Z Arkresu. Okej, okay, no dobra. No, jak sami doskonale wiemy, wszyscy ci, którzy tutaj jesteście. A patrzcie, a tutaj coś było do przyjęcia. Może to jest tylko punkt oddania, bo tu nie widzę tej gąbki, żeby można było... Znaczy tego stanowiska, żeby można było coś brać. No trudno. Pojedziemy dalej. No, czasami niestety jest to błąd, problem i w ogóle, że nie ma tych zleceń tutaj w ogóle. I to mnie martwi, bo jednak wpisywanie w konsolę resetu i w ogóle to jest jednak irytująca sprawa. Mam nadzieję, że uda mi się to pominąć, ale no wiecie jak to jest, nie? Zobaczymy w praktyce. Jak to wyjdzie, bo jeżeli tak będzie cały czas, to się troszeczkę zirytuje. O, dziękuję, że odkryłem agencję pracy. Także... Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i słuchajcie... przekroczyłem prędkość cudownie. Ale tak jak mówię, nie mam włączonych przepisów poniekąd, więc prędkości zbytnio mnie to oczywiście jest to nierealne jak najbardziej, ale tak jak mówię, co jest realne, co nie jest realne, to już nie mi ocenić. Być może te prędkości włączę, powiem wam szczerze, i wykroczenia drogowe, bo jednak to jakiś tam realizm daje, a jednak chcę się skupić, żeby jechać przepisowo. Natomiast myślę, że no to wszystko będzie zależało oczywiście, jak będzie się podobało, czy w ogóle będzie jakiś feedback z waszej strony, bo chciałbym serdecznie z wami to wszystko uczynić, co mówiłem tutaj, czyli właśnie przejechać te 100% mapy, być może nawet z wami, tak jak to mówię, czyli ewentualnie w multi playerze jakieś konwoje czy coś takiego, z chęcią zapraszam do współpracy.
Wystarczy napisać w komentarzu. Pewnie odezwę się do osób i tak to. A bo przyjąłem, dlatego zniknął tamten marker. No. Także wracając do tamtego, że nie było markera, żeby można było się zatrzymać. No i słuchajcie, bierzemy, to jest zlecenie właśnie z serwera, z Wotra. I zawsze jak biorę te zlecenia z Wotra, zawsze mam strach w oczach, jak jadę. Mimo że tutaj no, trzeba typowo przepisowo, w sensie prędkościowo jechać, to jednak mam tą świadomość, że cudowna społeczność nasza tutaj kierowców w multiplayerze no nie zawsze zachowuje się tak, jak powinna i nie zawsze jednak to działa tak, jak powinno, co niestety mnie smuci, bo jednak no chciałbym. No tak, no jest serwer symulacja, to po co jeżdżę na dwójce? No tak to można powiedzieć też, oczywiście, jak najbardziej. A jeżdżę na dwójce, bo jest więcej osób, chociaż więcej osób równa się więcej lagów. Też. No ale tak jak teraz, ja mam zielone, jednak minimum tego też tam gdzieś tam powinno to być zatrzymane, bo no ja mam zielone teraz, to ktoś pędzący 100 na godzinę, już widać marker, znacznik na minimapce, że ktoś jest w pobliżu, ktoś jedzie, ktoś nie jedzie. Od tego również jest właśnie tab, żeby też można było widzieć, o, nawet widzieliście mój nick, który mam. Także myślę, że jednak tą kwestię można byłoby w jakikolwiek sposób rozwiązać, a nie pędzić 140, uważajcie, bo ja jestem król pan i w ogóle. Czy właśnie w miejscach, gdzie są korki duże, typu Rotterdam, Calais i reszta, żeby w tamtych miejscach właśnie, no też być po prostu graczem, tak? No, grać normalnie, a nie jak powalony. Chyba tędy jechałem. A, właśnie, znalazłem też małego buka tutaj w grze, ale to swego czasu może, jak będziemy jechali do Felixstone chyba, jak jechałem, to właśnie był zjazd, na którym minimapka i GPS pokazywało mi, żeby zawrócić. Oczywiście nie zjechałem wcześniej, tylko że były blokady serwerowe, raczej growe te znaczniki i niestety nie można było tam zjechać, co według mnie jest małym bugiem, bo jeżeli minimapka pokazuje, to tam można byłoby zjechać. Musiałem nadrobić 300 km, żeby tam dojechać. Ktoś by mi teraz, tak jeszcze wracając, minimapka to tamtej mówię, angielskie itp. itd. Ktoś by mi powiedział, no tak, jeździsz po prawej stronie, bo angielski samochód, prawa strona, mile masz wyświetlone na zakazach, a masz ustawione kilometry. No, słuchajcie, ile tej Anglii jest i tej lewej strony. Równie dobrze to samo właśnie, że po prawej stronie kierownicy, ale tak naprawdę no ile tej Anglii mamy, ile tej lewej strony i ile tych mil. Jednak wolę te oznaczenia w kilometrach dla mnie, mimo że jestem już tutaj tyle lat, to jednak kilometr to kilometr i mam świadomość, ile to jest kilometr. Gorzej jest z milą, chociaż już do tego się też przyzwyczaiłem, ile to mila, natomiast oznaczenia typu cale, ale co tam oni jeszcze mają? Funty, jeżeli chodzi o wagę, czy coś, no nie, dla mnie to jest nadal abstrakcja. Zawsze muszę się posiłkować, niestety, kalkulatorem do przeliczenia tego typu wartości, bo jednak mózg płata figle, tyle lat przyzwyczajenie do jednej systemu metrycznego, no właśnie system metryczny, czy stopowy, tak jak tutaj w UKA mają bardzo dużo system stóp. No to jest jednak dla mnie, dla Europejczyka, Polaka, jest to spory problem, jeżeli tego się nie nauczy, nie wykuje na pamięć, nie używa. Bo powiem wam tak, najdłuższy tir, jaki przyczepa razem z ciągnikiem i w ogóle, raczej sama przyczepa, tak kontenerowca, o może tak powiem, na bazie kontenera, czyli taki długi kontener, to jest chyba z 15 metrów, o ile dobrze pamiętam.
Natomiast, czy 13, nie chcę was przekłamać. Natomiast tutaj kontener to jest 40 feet, 40 stóp. 40 feet, przepraszam, 40 stóp kontener. No i jak ktoś mi powiedział już, jak słyszę, że jest 40 feet, to już wiem, że to jest duży kontener. Jak to jest 20 feet, to jest 20. Jak jest 40, to jest duży. Jak jest 20, to jest mały kontener, połówka. I mniej więcej ja już wiem, jak to obrazowo wygląda, ale tak jak mówię, nadal jest to problem, bo jednak kontener, tak jak często u mnie w pracy jest, że przyjeżdża kontener, jaki duży, mały, wystarczy takie określenie, no, mówią wam właśnie, mnie przynajmniej mówią właśnie w stopach i mnie to się niestety myli, bo jednak nadal nie wiem, ile ma, jaki długość, jaki wymiar. Co jest dużym minusem, bo wiele, wiele rzeczy też tak robią. Określenie wzrostu, też niektórzy mają problem z określeniem w metrach. No, rozumiem ich, oni się przyzwyczaili właśnie do tego, do stóp i w ogóle, no także płata to figle, metry płatają figle w Anglii. Tak. To też taki mała anegdota, czy opowiastka, tak to powiedzmy. Dużo takich opowiastek będzie. Mam nadzieję, że miło będzie się wam słuchało. O czym jeszcze bym mógł wam tu powiedzieć? Może mniej więcej o mapie. Powiem wam tak, dużo rzeczy, które widzę tutaj, jeżeli chodzi o mapy ETS-a, które są w Anglii, które są w ETS-ie, no nie za bardzo mają pokrycie ze sobą. I tak na przykład zjazdy. Oczywiście tutaj są kompletnie bezkolizyjne, ja 100% się na tym zgodzę. Są kompletnie bezkolizyjne, natomiast te zjazdy, mogę wam powiedzieć, że niektóre robią po prostu szok, w sensie, gdzie zjechać, żeby się nie pomylić. Drugą sprawą są zjazdy kompletnie, jeżeli chcecie zawrócić czy coś. Oczywiście domyślam się, no jednak tutaj autorzy nie przewidzieli takiego formatu, że ktoś może się pomylić, a jeżeli nawet, no to gdzieś tam pojedzie i zawróci. Bardzo dużo tutaj w Anglii jest tak, że no jednak na odcinku iluś tam kilometrów, mil znajdziecie możliwość zawrócenia. Przeważnie jest to łącznik, estakada, wjazd, rondo, na rondzie zawrót, drugie rondo, zjazd i wtedy możecie zjechać, z powrotem zawrócić. Czego tutaj brakuje, bo czasami no jednak człowiek może się pomylić. Ja miałem tak w sumie w pierwszym chyba odcinku, który miałem nagrać, opublikować, ale w sumie stwierdziłem, że nie nagrywam od zera, bo trochę o czym innym mówiłem niż to, co miałem powiedzieć. O, ale, o Jezu, ale pięknie wyrwał. No, chłopie, do galerii sław będziesz. Zapisałem sobie, mam również zapisywanie ustawione na 2,5 minuty w razie W, gdyby coś się działo właśnie, ale może to sobie zmienię na krótsze, bo jednak serię Idiots on the Road każdy chyba zna, a tutaj jednak może jakieś fajne momenty, coś takiego inaczej to nazwę, natomiast lub ale wyrwał, tak trochę może polecę, że tak powiem, no coś się wymyśli. Natomiast do czego zmierzam? Choć zmierzam do tego, że właśnie zapisuję sobie takie fragmenty, żeby na później mieć jako smaczek ewentualny do jakichś bonusowych filmów, ewentualnie może. Kto będzie miał oczywiście jakiś ciekawy czy coś takiego, zapraszam, możecie mi podesłać, ja to będę montował z waszym opisem i tam się będzie, że tak powiem, wrzucało i może z tego jakaś fajna kompilacja powstanie. Także tak. Będziecie słyszeli taki dźwięk, który słyszycie, no to jest dźwięk papierosa elektronicznego, elektrycznego, elektronicznego, jak kto woli, jak to nazywa, no bo jestem palaczem, także no jednak mogę zapalić sobie w pokoju, to palę tego papierosa, bo zwykłego nie mogę. O czym bym wam tutaj powiedzieć? Słuchajcie, wiele tematów możecie wy mi zaproponować. Ja oczywiście się do nich odniosę, na niektóre będę mówił, na niektóre nie.
ewentualnie po prostu listę, ja akurat mam to możliwość, że mogę sobie listę tu wypisać i idealnie bym widział tematów, które ewentualnie byście chcieli poruszyć na temat Anglii, na temat wielu innych rzeczy, na których się znam, na których będę mógł wypowiedzieć się. Raczej jestem człowiekiem, na który na każdy temat mogę się wypowiedzieć, jeżeli mam pojęcie czy wiedzę. Natomiast, no mówię, jeżeli takowy będzie, to no oczywiście będzie informacja, że ten temat od tej osoby taki zapodany był i będziemy się go jako tak otrzymali. Także no na dzień dzisiejszy było taki tytułem wstępu i wielu innych rzeczy organizacyjnych poniekąd. Mówię, nie będę wam obiecywał, jak będą odcinki wypuszczane. Mam nadzieję, że codziennie będę starał się wam wgrać. Wczytał się gościu, wczytał się. Będę codziennie starał się wam jednak tutaj dodawać content pewny na YouTube'a. Natomiast no, czy tak będzie, czy nie, no to mówię wam, słuchajcie, to jest wszystko zależne od mojego czasu. Chęci również, bo w sumie jeżeli robicie coś, na czym, co sprawia wam przyjemność, ale nie ma też pozytywnej kwestii, bodźca jakiegoś dodatkowego, motywacji, to też jest ciężko działać tak w pojedynkę. Dlatego ja tutaj na multi działam tylko i wyłącznie po to, że jeżeli ktoś będzie chciał czy coś, to ja z chęcią zapraszam, tak jak mówię, do współpracy właśnie po to, żeby ponagrywać. Może gdzieś się przejedziemy, może coś, może jakoś, może którędyś. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był pierwszy odcinek. Zupełnie nowość i przynajmniej u mnie w takim priorytetowym kontekście. Więc mam nadzieję, że będę z wami mógł tutaj jako tako dalej sobie podziałać. Dojechaliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tutaj zaparkuję ręczny to. Do zobaczenia w następnym odcinku tej strony. Do usłyszenia. Cześć wam wszystkim.